Cześć, tu Madzia. Witam Was w kolejnym odcinku Amnezja Mroczny Obłęd. Ja się dalej boję. No tak, mówicie, że gra polega na baniu się, no ale są jakieś granice. Dobra, boję się, ale idziemy. Wyłącz to, tu jest jasno. Nie chcę wiedzieć, co tam jest. Ostatnio nam tutaj potwór to porozwalał. Tak popatrzę, czy jakiegoś krzesiwa nie ma, czy coś. Mam wiaderko. Mam robala. O, krzesiłeś. No weź. Dobra. Tu jest wyjście, ja chcę stąd wyjść. Ciekawe, czy ja bym ustawiła sobie jakieś rusztowanie, czy by dało radę. Ja się będę bawić na razie. Ej no. Dobra, zostawiamy to. Chcemy gdzieś tu. Ja tu chyba ostatnio byłam, nie? Czy tu jest tak... Ciemno. Dzień dobry. Pudełko. Worek z kapustą. Dobra. Że to są szczury? No spoko. Tak, tam widziałam, że jest słoik. Znowu jakieś miksturki. Dzień dobry. O, to krzesełko się połamało. Mamy szklany słój, dobra. Idziemy dalej. Ja uciekam. Nie wiem, gdzie ty... Gadzie jesteś, ale ja uciekam. Dobra, patrzymy się na światełko. Dobrze, jeszcze jakieś worki z ziemniakami leżą. Jakby chodził tam, nie? Tam ciemno jak... Jak powiem, gdzie. Schowam tu, gdzie byłam na chwilę. Od razu mi lepiej. Dobra, ja się muszę chwilę uspokoić. Dobra, ja tu przyszłam, tylko skąd ja ostatnio przyszłam? Bo ja ten słój... Z tego, co ja pamiętam i wiem, to... Dobra, idziemy. To ja ten kwas mam wziąć, nie? Tak, do kuchni to trzeba iść. Tłucze, Boże. To coś jest, dobra. Tu się teraz schowamy. To jest notatka. Jest to jeszcze coś zacnego? Wiaderko, stołek.
Dobra, przeczytam sobie notatkę. Ty? Nie, myślałem, że oszukana. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Super. O, znowu mam spleśniały chlebek. Daj, mówiliście, że nie spleśniało. Już perchaty jak tylko bądź. Dobra. Gdzie była ta kuchnia? Idź w czortu. No niby nie charkocze. To gdzie on był? W ogóle mówiliście, że w amnezji jest... z 15 potworów. Ja tutaj już nie wiem, ile napotkałam. Muszę, ja jestem zła. Dobra. Poszedł. Się tu chyba chowało, nie? Ej! Hey, anybody, help! Christ, I can't believe this. What? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Dobra, ja się przestrachałam, nie. No tak, to jest moja skrytka taka. Dlaczego jak ja to otworzyłam, znowu mi... Nie, to nie była moja skrytka, skoro tu krzesiwo leży. Dobra, ale podobna skrytka jak tamta moja poprzednia, dobra. Tam coś jest. Że tu zwłoki są. Boże, o, oliwę mamy. Fajno. Boże, szczurę zwłoki, ja nie chcę. Ręką pomachał. Nie no, amnezja coś złego z moją głową robi. No tu jest szczurów. Jest kuchnia, no ale przecież ja tu szłam, jak ja tam nie trafiłam przedtem. Tu?
To wszystko jest tu bardzo dziwne. Ja się tu gubię strasznie. Coś słychać. No i tu dalej jest kuchnia, Boże. Aha, to tam było na górze. Dobra, ja sobie przebiegnę, nic mi może nie zje. Tu nie ma drzwiów, jak się to ja teraz obronię? Jezu, zombiaka, słyszę. Się tu chowam. Ta muzyka tutaj jest straszna. Dobrze, on tam łazi chyba. Nie, ja się nie patrzę. Muzyka naprawdę jest strachowa. Właśnie ktoś mi ostatnio doradził, żebym się dobrze w muzykę wsłuchiwała, bo muzyka bardzo dużo mówi o tym, co się dzieje i w ogóle, nie? Dobra, kij z nim. Ja sobie tu podkucnę. Mówiliście, że jak wezmę ten kwas, to mi potwór wyskoczy. Tam coś się robi, Boże. Znowu będziesz tu? I to już chyba raz wyskoczył i będzie z niego. No, tędy przyszliśmy kiedyś. Tam są schody, Boże, ja mam obiekcje co do schodów. Nie, słuchajcie, ja już więcej dzisiaj nie wytrzymam, wybaczcie. Dobra, nie. Wracam do kuchni, chowam się za tym przebrzydłym mięsem i ja już dzisiaj więcej nie zniosłam, no sorry. Moje odcinki amnezji już do końca będą tak wyglądać, ale ja naprawdę się boję. A jakoś nie mogę się zmotywować, żeby, tak jak też radziliście mi, żebym na przykład, tak jak teraz nagrałam 10 minut, żeby po prostu grę wyłączyć i za dwa dni pograć. Ja jakoś tak nie potrafię. Jak mi po każdym filmie jakoś powiecie, co mnie czeka i tak dalej, to... Boże, jak się boję. To jakoś łatwiej mi jest. Teraz to jest... No, naprawdę strasznie jestem przerażona w tym momencie. Jezu, jak ja uwielbiam horrory, jak ja oglądam ich naprawdę dużą ilość, głównie ja horrory oglądam i mi się nic nie dzieje, tak tutaj ja się strasznie boję, ale ja... Już kilku osobom mówiłam, że to wszystko jest spowodowane muzyką i klimatem, więc dobra. No, po raz kolejny was przepraszam za długość odcinka. No, prosicie mnie, żebym kręciła tę serię, więc staram się. No, co prawda po 10 minut, ale nie wiem, dla mnie to i tak jest sukcesem, że aż tyle mi się udaje. No, mięso chcę zdjąć. Boże, dobra, ja już świruję. Koniec. Dzięki, że obejrzeliście ten krótki fragment. No, udało mi się znaleźć swój. Znalazłam notatkę, wzięłam kwas i teraz gdzieś z tym kwasem mam pójść. Z tego co pamiętam, ja miałam drzwi jakieś zrobić. Zaraz, chwila. Zajrzę jeszcze raz tylko z tymi drzwiami, ok? Zobaczymy. Mi się wydaje, że tutaj na lewo chyba. Te drzwi były. O, tu, nie? O, to. Zaraz je spróbuję. To na nic. Dobra, to wracam do kuchni, do garów.
Sorry. Nie wiem teraz w tym momencie, gdzie ja mam to użyć, więc ja się wolę schować i spokojnie pożyć troszkę. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszej amnezji. Za wszelkie komentarze pod tym filmem, co ja mam zrobić i w ogóle dziękuję. No i tak, jak już trochę się opanuję, nie będę się tak bała, to tak za jakiś czas, myślę, znowu pojawi się kolejny odcinek. A na razie wam serdecznie dziękuję, że mnie w tych trudnych dla mnie chwilach wspieracie. Tak więc trzymajcie się i cześć.